podczas przejazdu kolejowy nie zachował szczególnej ostrożności. Takie zarzuty w akcie oskarżenia usłyszał dziś Bartosz Rzet, kierowca ciężarówki. Prokurator Marcin Wyszyński twierdzi, że mężczyzna nie zatrzymał się przed znakiem stop przy przejeździe. Nie mógł przez to zauważyć nadjeżdżającego pociągu. Wszystkie tego typu skrzyżowania są całkowicie bezpieczne, o ile użytkownicy drogi, a więc właśnie kierowcy, rowerzyści i piesi, przestrzegają przepisów, stosują się do oznakowania. Potwierdzam zaistniałe zdarzenie, ale przyczyny tego zdarzenia w sposób szczegółowy opisałem w swoich wierzchniach. Wersja oskarżonego jest jednak inna. Twierdzi, że zatrzymał się przed znakiem stop i dopiero potem ruszył. Problem miała stanowić mgła ograniczająca widoczność oraz oblodzona nawierzchnia, przez którą koła pojazdu się ślizgały. Z tego powodu naczepa utknęła na torach. Dopiero wtedy kierowca zobaczył jadący pociąg. Jak już mój przewodny był za przyjazdem kolejowym, a naczepa była na torach, i wtedy zauważyłem pociąg na wjeżdża ze strony wjeżdża. W zdarzeniu pod Budzyniem jeden pracownik kolei zginął na miejscu, drugi miesiąc później w szpitalu. Trzy osoby zostały ranne. Służby apelują, by zwracać uwagę na żółte nalepki umieszczone na przejazdach. Znajduje się na nich m.in. numer telefonu. Najistotniejszym numerem jest numer 112. On pozwala na bardzo szybkie, sprawne połączenie pomiędzy dyspozytorem numeru alarmowego, pomiędzy służbami kolejowymi i służbami ratunkowymi. A to może uratować życie. Jan Grzelaczyk, Puls Dnia.